Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Far Cry 5 Mroczne Godziny. My kontynuujemy od razu przygodę po poprzednim odcinku. I mamy dwa trupy. Na dzień dobry. Moi drodzy, co my tu mamy? Mamy tutaj tak. Świątynia Kongsong. I do niej bym się chciał udać. Odkryć sobie to miejsce, to miejsce. Tutaj byliśmy, bunkier na plantacji. Jestem ciekawy, jak wygląda... wyglądają pola ryżowe. Tu jest kolejny obóz, moi drodzy. Na pewno tutaj byliśmy, ale tu nie byliśmy. Pójdziemy sobie tu. Tu. Przelecimy tu. Tu, 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 tu. Dwie zapalniczki. No i zobaczymy, jak będziemy z czasem stali, tak? Jak na razie, moi drodzy, kolejny trup leci zaraz. Okej, snajper. Dobra, widzę go, widzę. Świetnie. Kolejna trójka, nie? Masakra. Genialna jest ta broń. Genialna. Na długi dystans po prostu ideolą. Tylko szkoda, że nie jest ona cicha. Ale widać, Wietnam daje 100% stawia na to, żeby to w ogóle nie było cicho. Tłumiki tu chyba są w ogóle obce. Zdecydowanie wolę, szczerze, wolę taką tutaj snajperkę, taki karabin, niż jakby miał to być jakaś wyrzutnia rakiet albo bazooka, czy coś w tym stylu, tak? Bo tutaj jest dużo więcej amunicji, moi drodzy, zobaczcie, 115 naboi mamy w kieszeni jeszcze. Plus 5 strzałów to będzie 120 strzałów, 120 można tym położyć. Wow! Dobra, kogoś zaznaczyłem, nie? Ale kogo? Tam jest jakiś typiarz. Już oberwał. Cholera wie od kogo, prawdopodobnie od tych ciołków, których uwolniłem ostatnio. Dobra, tu mamy, tam mamy trzech na górce, na upartego. Mógłbym spróbować ich tam wystrzelać na tej górce, ale... ale nie wiem, moi drodzy, raczej wątpię, żeby to się udało. Czy coś jest tu ciekawego? Oczywiście, tam jest typ. Ulala. Fuck! No dlaczego? Dobra, spróbujmy pojedynczy strzałów. O, fuck! Moździerz! Dobra, wiejemy, wiejemy, moi drodzy, wiejemy. Cholera, skąd odwali tym moździerzem? Stamtąd. Dobra, leży. Okej. Okay. Tam jest kolejny, tylko nie wiem, czy nie jest ich dwóch, bo on... trzech. Szybciochem, szybciochem, szybciochem. What the fuck? To była baza, ja chciałem to sobie zobaczyć, ale już raczej zostały same gruzy. Następny moździerz jakiś jest, nie? Świetnie. Na dalsze tutaj odległości tam ktoś jest. Na dalsze odległości to będziemy musieli sobie używać tego, a na bliższe właśnie karabinu tego. No to także, moi drodzy, tak właśnie wygląda ta osada, nie? To raczej z niej zostało po naszej wizycie tutaj. Wszystko spoko, ale to jest ten taki niewypał. Wow! Kurna, tym bardziej. Mało co z tego zostało. Okej, 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 okej. Hodowla bagnetów. Moi drodzy, hodowla bagnetów. Cokolwiek, jakkolwiek. Dlaczego, nie wiem. Oni tam po prostu siedzą i hodują bagnety. Na takim wielkim polu ryżowym, bagnetowym.
Źle pewnie przeczytałem, tak? Oczywiście, że źle przeczytałem. A jak? Hodowla magnetów, no debil. Dobra, moi drodzy. Powoli. 150 metrów. To są małe dystanse, które mamy tutaj pokonać z miejsca do miejsca. Ale spójrzcie. Mogę stwierdzić, że w sumie 1/4 mapy żeśmy już tutaj odkryli. Wyzwolenie farmy. Ok. Co tu mamy? Jeńca. Kolejnego jeńca. Ilu mamy tych jeńców w ogóle do uratowania? 5. Jeszcze 3. To po nim zostanie 2. Więc... to będziemy mieli w sumie zaliczone. Okej. Okay. Zauważyłem, że oni zarąbiście nas tutaj szybko wykrywają. Bardzo szybko. My bardzo szybko przeładowujemy. No debil. Czekajcie. Czekaj, ziomeczku. Ja cię muszę dorwać. Okej, okay, kark skręcony. Okej. Okay. Ale fajnie było. Jednego żeśmy strzelili za... dwóch za jednym strzałem. Powiem wam, nie ma tutaj dużo takich... kurczę... w tym dodatku... takich rzeczy do robienia. Nie ma ich dużo. Są bardzo powtarzalne, ale naprawdę super mi się je robi. Okej, okay, bunkier przy widłach rzeki. Okej, okay. Ło, 300, no to kawał drogi. Bardzo przyjemnie, powiem wam, mi się je tutaj robi, te wszystkie rzeczy, te wszystkie aktywności. I nie darowałbym sobie, jeżeli bym po prostu na przysłowiowego Jana pobiegł do przodu, przebiegł to wszystko z samym pistoletem i dotarł do punktu ewakuacyjnego. Kompletnie to nie miałoby sensu, moi drodzy. Kompletnie. Ja lubię ten Wietnam. Uwielbiam ten Wietnam. Świetny jest ten Wietnam. Nieziemski jest ten Wietnam. Dobra, trochę się wystrzelałem z tych pocisków tutaj. Wypadałoby troszkę się tutaj zreperować. Jednego zastrzelę, pojawią się kolejni. Kubana, jak się schowała. To jest chyba ona, nie? W ogóle Far Cry 5 po raz pierwszy chyba prowadził żeńskich przeciwników. Tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, to mi napiszcie. Ale... śmiem twierdzić, że jest to prawda. Bunkier przy widłach rzeki. Okej, okay, widły rzeki. Widła. Widły. Widły. Co tutaj jest? W tym bunkrze. Nic w sumie takiego ciekawego do znalezienia, do zebrania. Jest bunkier. A w tym bunkrze pewnie pełno ludu. To wcale nie tak, że ja wbiegłem tutaj po prostu im do bazy na przysłowiowego Jana. Jeszcze jednego mamy do wykrycia. Świetnie. Są jeszcze oczywiście, że na bank tutaj dookoła. Kurde, John Rambo, nie? Symulator. Generalnie bardzo chciałem sobie kupić, moi drodzy, grę Rambo.
Ona już jest chyba wycofana ze sprzedaży. Nigdzie na żadnej platformie jej nie mogę znaleźć. Jedynie to w Amazonie widziałem. Ale co, czy zakupię, to jeszcze zobaczymy, moi drodzy. Opa! Świetnie. Dobra, tam ktoś jest. Ale ten bunkier za dużo rzeczy nam nie daje. Pola ryżowe i tutaj jest kolejny kapitan, że tak powiem. Weźmy sobie tą zapalniczkę. Zbierzmy. Ciekawy jestem, czy uda nam się w miarę szybko odcinkowo ogarnąć tutaj wszystko. Jestem w pobliżu zestrzelonego pilota, tak? Ja nie mam zapalniczki. Zapomniałem, że tutaj to jest... cykl poszukiwań. Wow, 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 wow. On jest gdzieś tutaj. Prawda? Tak. To jest ten taki mały punkcik. I ten pilot gdzieś tu musi być. Hedzik, mordo. Okej, zapalniczki. Szukaj spod ochronów na ziemi. Ciała powinny być niedaleko nich. Zabieraj zapalniczki, znaleźliby się zwiększyć. Okej. Dobra, moi drodzy, jest. Jeszcze 5 zapalniczek. Kolejna jest gdzieś tutaj. Potem zrobimy sobie to miejsce. I dopiero może udamy się na jakiś obóz. Wal. Wyczuwam, że ktoś tutaj jest w pobliżu. A jak? Oczywiście. Ojeju! Królik! Świetnie. To jest genialna broń, moi drodzy. Zastępuje snajperkę. W tym momencie. Wow. Damn. Moi drodzy, ja tu chyba nie powinienem być. To będę potrzebował jakąś maskę gazową chyba, czy coś w tym stylu. Tak mi się zresztą wydaje. Dobra, to żeby tego uniknąć, bunkier na wschód, moi drodzy. Zmienimy trochę plany. Ja się po odcinku spróbuję dowiedzieć, czy coś tutaj możemy innego zrobić. Jakoś się przedrzeć przez to, bo to byłby dobry motyw. W sumie coś w rodzaju zimna z Far Cry'a Primala. Dobra, a gdzie my dokładnie teraz idziemy? Do jakiej lokacji? Bunkier na wschód od rzeki. Północ, południe, wschód. Dobra, okej, zgadza się. Okej, tam jesteś, tak? I biegniesz chyba powoli w moją stronę, kolego. Zachowujesz się, jakbyś mnie widział już. Dobra, koniec, ale wybiegłeś stąd. Fuck! Trzech ich jest! My sobie z całą hordą tu poradzimy. Zniknął. A to dziwne.
Jednak nie. Ktoś tu jest. Cały czas. Fuck! Prawie dwóch miałem za jeden strzał, ale tamty się po prostu przewrócił chyba, bo też trafiliśmy. Dobra, zgon. Dobra, moi drodzy, lecimy do tego bunkru. Zobaczymy, co tam słychać. Okej, tam byliśmy. Tak, tam byliśmy, na pewno. Tam zaczynaliśmy w sumie odcinek, gdzieś tutaj na tym polu. Ziomka sobie tylko oznaczę. Dobra, tamten leży. Nie wiadomo czemu, chyba się znowu trzaskają z moimi. Leży! Nie, jednak nie. Fucking shit. Przybite do drzewa. Dobra, ja się za drzewem skitram troszkę. I odbity od drzewa. Dobra, tutaj jest ich trochę naprawdę ładnie. Świetnie. Cholera, ich jest tu pełno. Niezły Wietnam. Tu nie ma co ich wystrzeliwać wszystkich, moi drodzy, z okolicy, bo to się nigdy nie skończy, mi się wydaje. Bunker na wschód od rzeki. Co my tu mamy? Ulala! Ulala! Bosko! Wszystko, po prostu wszystko. Nawet my nie mamy tych broni, nie? Ale i tak uzupełniliśmy amunicję do nich. Ło, shit! Sprawdzimy sobie. Czemu by nie? Fuck, ono miotacz ognia. O nie, 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 ja tego nie zamieniam na to. Co robił? Nie wiem. Standardowo, moi drodzy, ja zatrzymuję i poczytajcie sobie, ja przeczytam później. Cholera, jaki to jest miszmasz tutaj. Okej, dobra. Skoro tak, ja jeszcze się przejdę tutaj. Może tu coś mają ciekawego. Faktycha, jest coś jednak z tłumikiem. No ja w to po prostu nie wierzę. Dobra, ale co jak co? Tej broni nie zamieniłbym na tamtą, pomimo tego, że tamta ma tłumik. Jakoś już się chyba powoli zacząłem przyzwyczaić do tego, że tutaj jest głośno. Bo jest to po prostu Wietnam. Powiedzmy, że przeczyszczony trochę ten bunkier. Jakkolwiek. Tak jakby tu było trzech jeszcze, ale... Świetnie. Jakby to był karabin. Świetnie. No i jeden jeszcze został. Świetnie. Okej, moi drodzy, gdzie by się tutaj teraz udać? Teoretycznie spróbowałbym tutaj załatwić tego
dowódcę. Ale jeżeli się nie uda, to zakończymy odcinek. Ja się spróbuję zorientować, czy musimy zdobyć jakąś maskę przeciwgazową. Bo tam ewidentnie to wyglądało na to, jakby był jakiś gaz rozpylony. Dwóch kolejnych leci. Tego to my żeśmy załatwiali chyba. Chociaż nie. Boże, trafiony i załatwiony. Ta puma poleci na mnie. Nie, załatwiona, okej. Dobra, trzech mamy jeszcze do załatwienia. A mogę na niego wyskoczyć z eliminacją. Świetnie! Kurde, wyjaśnieni. O, to Wietnam nie walczy. Co tu jest? A nie, my tu byliśmy, moi drodzy. Chociaż... Głośnik propagandowy. A to jest bunkier przy widłach rzeki. Dobra, tam dalej jest bunkier ten. Głośnik propagandowy, dobra. Zniszczmy go. A ja się dowiem w kolejnym odcinku, co z tym. Zróbmy sobie ten jako ostatni. Znaczy ostatni odcinek, Boże, co ja gadam. Zakończmy go po prostu tutaj. Moment, tak. Tak, dobra, o tego też nie chodziło. Pola ryżowe. W sumie większość planu sobie wykonaliśmy, jaki założyłem w poprzednim odcinku. To fajnie. W ogóle zero tych. Zero skrupułów ja tu mam, nie? Ja tu wchodzę do tych bunkrów jak do siebie. Na przysłowiowego Jana. Okej, głośnik jest tam. Te strzały na pewno zaalarmowały. Oczywiście dwóch kolejnych leci. A jak żeby inaczej? Tam jest dwóch, okej. Otwarta przestrzeń, ale dobrze, że tu jest trawy tyle. We
Super. Super. Dwa głośniki propagandowe. No i w sumie takie oto pole piękne odbite. Moi drodzy, jak wygląda sytuacja na mapie? Na spokojnie, 1/4 zrobiona. Zaraz, jeżeli byśmy tutaj dotąd dolecieli tak, to odkryli, to już jest połowa, więc super. Okej, moi drodzy, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach z serii Far Cry 5 Mroczne Godziny. Na razie, trzymajcie się, hej!